Mogę zaczynać? Już zaczynam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiaj z Państwem wita się siostra Maksymiliana Ląd, Nazaretanka. Sercem przenieśmy się więc na plac świętego Piotra w Watykanie, aby uczestniczyć w środowej audiencji z Ojcem Świętym Franciszkiem. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere. Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną znakiem Krzyża Świętego i liturgicznym pozdrowieniem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój niech będzie z wami i z Duchem Twoim. Dal libro dei Salmi. Z Księgi Psalmów. Panie, do Ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą. Przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie. Bądźcie mocni i mężnego serca. Wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu. Oto Słowo Boże. A teraz czytany fragment Pisma Świętego usłyszymy w różnych językach. Posłuchajmy. Livre des psaumes. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Soyez forts, prenez courage. Vous tous qui espérez le Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. In you, O Lord, I take refuge. Let me never be put to shame. For you are my rock, my stronghold. For your name's sake, lead me and guide me. Be strong, let your heart take courage, all who hope in the Lord. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, bei dir habe ich mich geborgen. Lass mich nicht zu Schanden werden in Ewigkeit, denn du bist mein Fels und meine Festung. Um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr den Herrn erwartet. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de los Salmos. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíeme y condúceme. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Em ti, Senhor, me refugio, que eu nunca seja confundido. Tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, guia-me e conduz-me. Tende coragem e fortalecei o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير
بك اعتصمت يا رب فلا أخزل الأبد، فإنك أنت صخرتي وحصني، ولأجل اسمك أرشدني واهدني. تشددوا ولتتشجع قلوبكم يا جميع الذين يرجون الرب. كلام الرب. Czytanie z Księgi Psalmów. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Ty bowiem jesteś dla mnie opoką i twierdzą. Przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie. Bądźcie mocni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu. Oto Słowo Boże. A teraz wysłuchamy katechezy, którą wygłosił Ojciec Święty Franciszek. Otwórzmy więc serca nasze na przyjęcie słów Piotra naszych czasów. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest trzeciej z cnót kardynalnych, a mianowicie męstwu. Wyjdźmy od opisu podanego przez katechizm Kościoła katolickiego. Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Oto najbardziej wojownicza z cnót, podczas gdy pierwsza z cnót kardynalnych, a mianowicie roztropność, była przede wszystkim związana z rozumem człowieka, a sprawiedliwość znajdowała swoją siedzibę woli, ta trzecia cnota jest często związana przez autorów scholastycznych z tym, co starożytni nazywali pożądaniem gniewliwym. Myśl starożytna nie wyobrażała sobie człowieka bez namiętności. Byłby kamieniem. A namiętności niekoniecznie są pozostałością grzechu, lecz muszą być kształtowane, kierowane, oczyszczane wodą chrztu, a raczej ogniem Ducha Świętego. Chrześcijanin bez męstwa, który nie kieruje swej siły ku dobremu, który nikomu nie przeszkadza, jest bezużytecznym chrześcijaninem. Jezus nie jest Bogiem delikatnym i asceptycznym, który nie zna ludzkich uczuć. Wręcz przeciwnie. W obliczu śmierci swego przyjaciela Łazarza zalał się łzami. W niektórych jego wypowiedziach prześwituje jego namiętny duch, jak wtedy, gdy mówi: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. A w obliczu handlu świątyni stanowczo zareagował. Poszukajmy teraz egzystencjalnego opisu tej tak ważnej cnoty, która pomaga nam przynosić owoce w życiu. Starożytni, zarówno filozofowie greccy, jak i teologowie chrześcijańscy, dostrzegali w cnocie męstwa podwojaką tendencję. Jedną bierną, a drugą czynną. Pierwsza jest skierowana do wnętrza nas samych. Istnieją wrogowie wewnętrzni, których musimy pokonać.
a którzy nazywają się niepokój, udręka, strach, poczucie winy. Wszystkie siły, które burzą się w naszym wnętrzu, w niektórych sytuacjach nas paraliżują. Jak wielu wojowników poddaje się, zanim jeszcze podejmie wyzwanie. Dlaczego nie zdają sobie sprawy z tych wewnętrznych właśnie sił? Męstwo to przede wszystkim zwycięstwo nad samym sobą. Większość lęków, które się są w nas, które rodzą się w nas, są nierealistyczne i w ogóle się nie spełnia. Lepiej więc wezwać Ducha Świętego i stawić czoła wszystkiemu z cierpliwym męstwem. Tak więc w każdej sytuacji możemy liczyć na opatrzność Bożą, która nas osłoni i uzbroni. A potem następuje drugi ruch cnoty męstwa, tym razem o bardziej aktywnym charakterze. Oprócz prób wewnętrznych istnieją wrogowie zewnętrzni, którymi są próby życiowe, prześladowania, trudności, których się nie spodziewaliśmy i które nas zaskakują. Rzeczywiście możemy próbować przewidzieć, co nam się przydarzy, ale w dużej mierze rzeczywistość składa się z wydarzeń nieobliczalnych, a na tym morzu czasami nasza łódź jest zmiotana przez fale. Męstwo zatem czyni z nas odpornych żeglarzy, którzy się nie boją i się nie zniechęcają. Męstwo jest fundamentalną cnotą, ponieważ poważnie traktuje wyzwania, jakim jest zło na świecie. Niektórzy udają, że ono nie istnieje, że wszystko jest w porządku, że ludzka wola nie jest czasem ślepa, że mroczne siły niosące śmierć nie zmagają się w historii. Wystarczy jednak sięgnąć po książkę historyczną, a niestety także po gazety, aby odkryć nikczemne czyny, których częściowo jesteśmy ofiarami, a częściowo protagonistami. Wojny, przemoc, niewolnictwo, ucisk ubogich, rany, które nigdy się nie zagoiły i nadal krwawią. Cnota męstwa sprawia, że reagujemy i na to wszystko wykrzykujemy stanowcze nie. Na naszym wygodnym Zachodzie, który nie to rozwodnił wszystko, który zamienił proces doskonalenia siebie w zwykły rozwój organiczny, który nie potrzebuje walki, ponieważ wszystko wygląda dla niego jednakowo. Czasami odczuwamy zdrową nostalgię za prorokami. Ale bardzo rzadko pojawiają się osoby niewygodne i wizjonerskie. Potrzeba kogoś, kto wyciągnie nas z wygodnego miejsca, w którym się rozłożyliśmy i sprawi, że stanowczo powtórzymy nasze nie złu i wszystkiemu, co prowadzi do obojętności. Nie dla złu. Dlatego potrzeba walczyć. Odkryjmy więc na nowo w Ewangelii męstwo Jezusa i uczmy się go ze świadectwa świętych mężczyzn i kobiet. Dziękuję. Słyszymy teraz streszczenie katechezy Ojca Świętego w kilku różnych językach. W imieniu wszystkich pielgrzymów frankojęzycznych spiker przekazuje wyrazy synowskiego oddania, szczerej wierności i zapewnia Ojca Świętego o życzliwości i modlitwie we wszystkich intencjach jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie.
Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim wszystkie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Chers frères et sœurs, la vertu de force que nous évoquons aujourd'hui est bien celle qui, dans les difficultés, nous assure la fermeté et la constance dans la recherche du bien. Elle nous aide à résister aux tentations et à surmonter les obstacles, la peur, les persécutions. Elle nous permet également d'éduquer nos passions et se présente ainsi comme la plus combative des vertus. Elle nous donne non seulement de lutter et de vaincre les ennemis intérieurs qui nous paralysent, les peurs, les angoisses et les fautes, mais aussi de lutter contre les ennemis du dehors, que sont les épreuves de la vie et les persécutions de toutes sortes. Elle permet encore de réagir avec vigueur au mal dans le monde, à la manière des prophètes qui dérangent et des saints qui édifient. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese presenti a questa udienza. Serdecznie pozdrawiam obecni na tej audiencji pielgrzymów francuskojęzycznych, w szczególności grupy z parafii i szkół, które przybyły z Belgii, Księstwa Monako i Francji. Zapraszam Was do treningu cnoty męstwa, abyście mogli pokonać swoje lęki i znaleźć odwagę, by z entuzjazmem wyrażać wiarę. Niech Bóg Was błogosławi. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française présents à cette audience, en particulier les groupes des paroisses et des écoles venus de Belgique, de la principauté de Monaco et de France. Je vous invite à vous entraîner à la vertu de force pour combattre vos peurs et trouver le courage de manifester votre foi avec enthousiasme. Que Dieu vous bénisse tous. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the virtues, we now consider fortitude, which the Catechism defines as the moral virtue that ensures firmness in difficulties and constancy in the pursuit of the good. With the help of this virtue, we are strengthened in our daily efforts, sustained by grace to resist temptation and to overcome all obstacles to living fully our new life in Christ. Those obstacles may be from within, such as fear, anxiety, or guilt, or from without, such as trials, tribulations, or persecution. Cultivating the virtue of fortitude makes us take seriously the reality of evil and actively combat all forms of injustice in the world around us. May the example of fortitude and perseverance shown by Jesus and the saints encourage us in our journey of Christian faith and confirm our trust in the risen Christ's definitive victory over sin and death. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese. Witam wszystkich pielgrzymów anglojęzycznych.
zwłaszcza grupy z Anglii, Danii, Holandii i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pragnę także przekazać narodowi Kazachstanu moją duchową bliskość w tym czasie, gdy potężna powódź nawiedziła wiele regionów kraju i spowodowała ewakuację tysięcy ludzi ze swoich domów. Wzywam wszystkich do modlitwy za wszystkich, którzy odczuwają skutki tej klęski żywiołowej. Nawet w trudnych chwilach pamiętajmy o radości Chrystusa Zmartwychwstałego. Wzywam dla was i waszych rodzin miłosiernej miłości Boga naszego Ojca. Niech was Pan błogosławi. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Denmark, the Netherlands and the United States of America. I also want to convey to the people of Kazakhstan my spiritual closeness at this time, when massive flooding has affected many regions of the country and caused thousands of people to be evacuated from their homes. I invite everyone to pray for all who are suffering the effects of this natural disaster. Even in times of difficulty, we recall the joy of the risen Christ, and I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, unsere heutige Katechese widmet sich der Kardinaltugend der Tapferkeit, also jener Tugend, die in den Schwierigkeiten standhalten und im Erstreben des Guten durchhalten lässt. Zum einen hilft sie uns im Vertrauen auf den Herrn, lähmende Kräfte wie Angst und Schuld in unserem Inneren zu besiegen. Zugleich aber ertüchtigt sie uns auch zum Kampf gegen all die äußeren Kräfte und Mächte, die auf uns einwirken und uns herausfordern. Die Tugend der Tapferkeit nimmt das Böse in der Welt ernst und bietet ihm entschlossen die Stirn. Somit ist sie gerade auch in der bequemen Gleichgültigkeit unserer Zeit von großer Bedeutung. Das Vorbild Christi und das Zeugnis der Heiligen seien uns ein Ansporn, die Tugend der Tapferkeit neu für unser Leben zu entdecken. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Drodzy pielgrzymi niemieckojęzyczni, wiara zmartwychwstałego Pana uwalnia nas z łańcuchów strachu i śmierci i prowadzi do pełni życia. Dlatego modlimy się z ufnością. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Der Heilige Vater hat gesagt, liebe Pilger deutscher Sprache, der Glaube an den auferstandenen Herrn befreit uns aus den Ketten der Angst und des Todes und führt uns zum Leben in Fülle. Darum beten wir voller Zuversicht, Jesus, ich vertraue auf dich, Jesus, ich vertraue auf dich. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia
Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud de la fortaleza. Es esa virtud que nos asegura el firme y el constante deseo de buscar el bien. Para los antiguos pensadores no era posible imaginar un ser humano sin pasiones. Sin ellas seríamos como piedras inertes. Todos tenemos pasiones, todos. Sin embargo, hay que educar las pasiones, hay que encauzarlas, hay que purificarlas en el agua del bautismo y con el fuego del Espíritu Santo. La fortaleza nos sirve para confrontar y vencer los enemigos internos, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, el temor, la culpa y muchas otras fuerzas que se agitan en nuestro interior y que tantas veces nos paralizan. También nos ayuda a combatir a los enemigos externos que se presentan en la vida en forma de dificultades de cualquier tipo. Cultivar esta virtud nos hará ser personas que no se atemorizan ni se desaniman ante las pruebas y que se toman en serio los desafíos del mundo, actuando decididamente contra el mal y contra la indiferencia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów hiszpańskojęzycznych. Niech ten czas wielkanocny pomnoży w nas dary łaski, abyśmy lepiej zrozumieć mogli doskonałość chrztu i aby wieczne miłosierdzie Pana, które świętowaliśmy w ostatnią niedzielę, sprawiło, że będziemy wzrastać w cnocie męstwa i w uczynkach dobra. Niech Bóg Wam błogosławi i Najświętsza Panna będzie z Wami. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. De entre as virtudes, a fortaleza é a que mais combate. É ela que emprega todas as nossas forças na busca do bem e domina no interior de cada um a ânsia, a angústia, o medo e a culpa, que são nossos inimigos domésticos. Eles tentam paralisar-nos, mas ela vence-os com a luz do Espírito Santo. E face aos inimigos externos, ou seja, as provas da vida, que por vezes chegam como perseguições ou dificuldades inesperadas, é também a fortaleza que nos permite resistir-lhes sem medo, porque o Senhor está conosco. Trata-se de uma virtude fundamental, pois ao tomar a sério o mal que existe no mundo, diz-lhe resolutamente não. Possamos nós redescobri-la no Evangelho e na vida dos santos. Agora o Santo Padre saúda em italiano o CIES de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese. Pozdrawiam pielgrzymów mówiących po portugalsku, obecnych na dzisiejszej audiencji, zwłaszcza tych, którzy przybyli z Portugalii i Brazylii.
Zachęcam was do głoszenia Jezusa zmartwychwstałego, gdyż On, który jest naszym pokojem, nie dał nam ducha bojaźni, ale siły. W Jego imię błogosławię was i waszych bliskich. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência de hoje, especialmente os que vieram de Portugal e do Brasil. Encorajo-vos a anunciar Jesus ressuscitado, porque Ele é a nossa paz. Não nos dê um espírito de timidez, mas de fortaleza. Em seu nome, vos abençoo a vós e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على فضيلة القوة في إطار تعليمه في موضوع الرذائل والفضائل، وقال: فضيلة القوة هي من الفضائل الأدبية الرئيسية، وهي التي تضمن في الصعاب الثبات والصمود في السعي إلى الخير. إنها تقوي العزم على مقاومة التجارب، وتجعلنا قادرين على التغلب على الخوف حتى من الموت، وعلى مواجهة المحن والاضطهادات. وقد رأى القدماء وجهين في فضيلة القوة: الأول يجاهد في داخل الإنسان، والثاني في الخارج، إذ هناك نزاعات تتصارع في داخلنا، وفي بعض الحالات تشل حركتنا مثل الاضطراب والقلق والخوف والشعور بالذنب، وفضيلة القوة تساعدنا على أن ننتصر عليها. وفي جهادنا نبتهل إلى الروح القدس ونواجه كل شيء بقوة صابرة، لكن ليس وحدنا، بل مع الرب يسوع الذي يحمينا دائما. والوجه الثاني هو مواجهة الشدائد الخارجية، وهي محن الحياة والاضطهادات والصعاب التي لا نتوقعها والتي تفاجئنا. وهنا أيضا فضيلة القوة تساعدنا على ألا نخاف ولا نيأس. وأمام الشر في العالم، فضيلة القوة تجعلنا نصرخ بحزم لا للشر ولكل ما يؤدي إلى اللامبالاة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Witam wiernych mówiących po arabsku. Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa zło nie ma już mocy. Porażka nie może przeszkadzać nam w rozpoczęciu od nowa, a śmierć staje się przejściem do nowego życia. Niech Pan was wszystkich błogosławi i zawsze chroni od wszelkiego zła. Uchaji al-mu'minin al-natiqin bil-lugha al-arabiyya. Biqiyamati Yesua min bayn al-amwat lam ya'ud lish-sharr sultan. ولا يستطيع الفشل أن يمنعنا من أن نبدأ من جديد، والموت أصبح معبراً لبداية حياة جديدة. بارككم الرب جميعاً وحماكم دائماً من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów,
Pragnę przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest cnocie męstwa, która pomaga nam wytrwać w trudnościach, pokonywać przeszkody i stale dążyć do dobra. Starożytni filozofowie greccy i teologowie chrześcijańscy dostrzegali w niej dwojaką tendencję, bierną i czynną. Pierwsza dotyczy naszego wnętrza i przebywających w nim paraliżujących nas wrogów. Są nimi niepokój, strach czy poczucie winy. Wielu z nas poddaje się, zanim podejmie walkę. To właśnie cnota męstwa pomaga nam odnieść zwycięstwo. Druga tendencja, czynna, odnosi się do wrogów zewnętrznych, życiowych prób i trudności, które sprawiają, że nasza łódź jest miotana przez fale. Męstwo zaś czyni z nas odpornych, pozbawionych strachu żeglarzy. Pomaga walczyć ze złem na świecie, którego czasami zdajemy się nie dostrzegać, z wojnami, przemocą, uciskiem ubogich. Męstwo sprawia, że nie jesteśmy obojętni i sprzeciwiamy się temu, co złe. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi, in particolare i pellegrini della diocesi di Vidoce, giunti per celebrare il 20° anniversario della sua istituzione. Nell'esercizio quotidiano della virtù della fortezza, vi sia ad esempio il patrono della vostra diocesi, il beato vescovo Nishao Kosal, martire di Dachau. Egli affermava: di una sconfitta d'arma fa inorridire di più l'abbattimento dello spirito degli uomini, e il dubbioso diventa involontariamente allegato al nemico. Vi benedico di cuore e vi affido alla materna protezione della Beata Vergine Maria. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, w szczególności pielgrzymów z diecezji bydgoskiej, przybyłych z okazji 20-lecia jej istnienia. W codziennym praktykowaniu cnoty męstwa niech będzie dla was wszystkich wzorem patron waszej diecezji, błogosławiony biskup Michał Kozal, męczennik z Dachau. Twierdził on, że od przegranej orężnej bardziej przeraża upadek ducha u ludzi, a wątpiący staje się mimo woli sojusznikiem wroga. Serca wam błogosławię i zawierzam was macierzyńskiej opiece Matki Bożej Pięknej Miłości. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Serdecznie witam pielgrzymów włoskojęzycznych. W szczególności pozdrawiam księży, seminarzystów i wiernych Sardynii.
zgromadzonych tutaj z wizytą ad limina swoich biskupów, zakonników, palotynów i apostołów Najświętszego Serca Jezusowego, których powierzam w stawiennictwo ich założycieli, świętego Vincenzo Palottiego i błogosławionej Clelli Merloni. Z radością witam grupy parafialne, tym także wiernych z Montoro, którzy obchodzą wspomnienie patrona świętego Mikołaja da Tolentino, którego odrestaurowany wizurek z radością błogosławię. Pozdrawiam także bractwa Gissi di Carunchio, Stowarzyszenie Międzyparlamentarne Cultori dell'Etica i spadochroniarzy Folgore z Livorno, zachęcając każdego do zaangażowania się w swoją misję w Kościele i w społeczeństwie. Następnie kieruję serdeczne pozdrowienia do szkół misjonarzy nauki chrześcijańskiej w Rzymie, Sulmona i L'Aquila, mając nadzieję, że działalność wychowawcza będzie zawsze wspierana i ożywiana ideami chrześcijańskimi. Na koniec moje myśli kieruję do ludzi młodych, chorych, osób starszych i nowożeńców. Życzę, aby waszych serca zaświeciło pocieszające światło zapowiedzi wielkanocnej, które zachęca do umocnienia wiary i nadziei w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Myślę tutaj o umęczonej Ukrainie, i o Palestynie i o Izraelu. Niech Pan da obdarze nas spokojem. Prośmy Pana o pokój na świecie. Nie zapominajmy o naszych siostrach i braciach, którzy tak bardzo cierpią. Mówmy się wszyscy o pokój na świecie. Dziękuję. Teraz odśpiewamy po łacinie Ojcze Nasz. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Amen. I tak, drodzy Państwo, po błogosławieństwem Ojca Świętego Franciszka kończy się dzisiejsza audiencja generalna. Ja dziękuję wszystkim słuchaczom telewizji Trwamy za udział
środowym spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wszystkich widzów serdecznie pozdrawiam. Żegna się z Państwem siostra Maksymiliana Ląd, Nazaretanka.